Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z cyklu Zagramy w Farthest Frontier. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku nasza desperacka obrona i bliska zagłada jednak oddaliła się od nas i udało nam się troszkę wyrównać rachunki z bandytami. Teraz liczę na to, że dostawy i sprzedaż u kupców pozwolą nam się utrzymać jeszcze jeden rok, a w następnym przejdziemy do rozwoju. Czekamy tylko tak naprawdę na 25 budynków ulepszonych. Miejsc zamieszkania naszych wspaniałych obywateli. Domos, innymi słowy. Jeżeli to się uda, to już się odbijemy i damy sobie radę, bo później będziemy w stanie cały przemysł, proszę państwa, napędzić żelazny, a wtedy to już jest łatwizna. Przedajmy ten miód. Chyba, że drugi będzie lepsze stawki miał. Zaczekajmy na drugiego w takim razie. On niestety nie ma dobrych stawek na nic. Skor wrzeźnik. Słabo, słabo, panie. Bardzo słabo, prawdę mówiąc. Nic tu nie ma, co byśmy mogli sprzedać mu. On tylko sprzedaje po zawyżonych cenach, zobaczcie. A broni nie będę kupował, dlatego że mamy inne wydatki w tej chwili. Dobra, resztę złota oddam do faktorii, żeby się utrzymać. Poczekajmy na drugiego kupca. Słabo. Ani narzędzi nie przywiózł, ani nic, co byśmy mogli wykorzystać tak naprawdę. Ani nie skupuje niczego, co byśmy mogli mu sprzedać. Idźmy dalej. To jeszcze nie jest to, zdecydowanie. No, ulepsz się to i wtedy jeszcze dwa domy i będziemy w stanie rozbudować się. Cztery budynki jeszcze potrzebujemy, aby zostały ulepszone. Cztery budynki, moi drodzy. Dwa już idą, widzę. Od razu poszło do góry tutaj. Świetnie. Nowy kupiec. Uwaga, i w tym cała nadzieja. Czy przetrwamy? Kupiec numer dwa. Ktoś przywiózł. Też nic nie przywiózł wartościowego, niestety. Drewno moglibyśmy sprzedać. Nie ma dobrych cen, no nie, to jest mało, bardzo mało. Ma dobre ceny za drewno, ale byśmy musieli tego drewna za 300 sprzedać. I tak zrobimy w zasadzie, bo co innego mogę zrobić. 1500, to już jest 2000, na kolejny rok wystarczy, no jakby nie patrzeć. A dał jakieś narzędzia chociaż, cokolwiek, co możemy wykorzystać dla siebie. Nie, nie dał nic, słuchajcie, nic nie przywiózł. Dziadyga jeden. Nie sprzyja nam szczęście. To też jest potrzebne w tego rodzaju grach, niestety, bo RNG bywa bolesne. Brutalne wręcz. Jeszcze chwila i ulepszymy centrum miasta. Jeszcze cztery budynki. Już tutaj nasi dzielni budowniczowie stawiają, zobaczcie. Jakoś się odkujemy, oby teraz atak bandytów nie przetrzebił populacji, która dopiero co odbiła od zera i pozwala na bieżąco utrzymywać wioskę w takim stanie, w jakim jest. Także daje malutkie, już pomału perspektywy na rozwój. No liczę, że nam się uda jakoś przetrwać, naprawdę. Liczę na to bardzo. A czemu jest? Co się tu ma poprawić? Tutaj wszystko jest dobrze. Atrakcyjność w pobliżu budynku. Jeszcze im źle. Jeszcze im źle, słuchajcie. Albo przeniosłem im, już pamiętam. Przeniosłem im, no tak, rzeczywiście. Faktycznie. A teraz poprawi się? To może przenieśmy budynek? Po co od razu robić problemy? Może budynek sam przenieśmy prosto. O tu na przykład. Źle mu będzie? Nie będzie płacił podatków, rozumiem. Tutaj się nie da, bo teren nie sprzyja. Trzeba by wyrównać to zbocze. No właśnie, może wykorzystajmy robotników do roboty. I tak nie mają co robić w tej chwili. Tutaj chociaż jeden, żeby się udało przenieść. Niech idą do roboty. Zobaczymy, czy już drewno uda się przehandlować. Jestem zmuszony, nie mamy innego wyjścia, jak tylko sprzedać to drewno, słuchajcie. 16 dni mu zostało, więc i tak będziemy musieli sprzedać. Teraz proszę, bandyci, nie napadajcie nas. Już tam złoto było do zera prawie, coś takiego. Musimy to sprzedać, proszę państwa, bo inaczej jest koniec. Nie mam wyjścia. Muszę sprzedać po takich stawkach, jakie miał. Po prostu byłoby po nas. Okej. Okay. No dobra, może kolejny rok się uda jakoś utrzymać dzięki temu. Żadnych narzędzi nie przywiezi, to gady, no, jedne. Może teraz się uda przenieść ten budynek, słuchajcie, który jest zagrożony tam, że się prowadzą. Szantażyści jedni. Nie, znowu napastnicy. Teraz, kurczę, jak ja budynek chciałem przenosić, 33 znowu, słuchajcie. Idą tu. Dobra, może teraz się uda. Zamknijcie im bramy po prostu przed nosem. Oni nam nie dają spokoju po prostu, słuchajcie. No nie odpuszczają nam. I to przy samym tym. Tutaj jest najważniejsze miejsce na koszary, wydaje mi się. To tak na przyszłość, dlatego że oni sobie tu wchodzą jak do siebie. Nadal.
Musimy tu koszary postawić, zdecydowanie, naprzeciwko kompostowni. I wtedy sobie będziemy radzić z nimi lepiej. Czyżby odpuścili? Nie, jeszcze z innej strony muszą być. To niemożliwe, że to wszystko. Nie wierzę. Oni jeszcze przyjdą. Jeszcze z innej strony na pewno. Za łatwe to by było, proszę państwa. No, tutaj atakują w południe. Ale tutaj im dużo gorzej. Nie, niekoniecznie dużo gorzej. Już weszli do miasta, ale zaraz dostaną salwę i się skończy. Tutaj strzały im naprawdę nie żałują im. Dobra. Chyba sobie poradzimy. Nie wysyłajmy mieszkańców, bo nie chcę ich tracić, proszę państwa. Nie chcę, żeby zginęli. Na razie chyba dajemy odpór. Strażnicy sobie w zupełności radzą z nimi. Dobra. Budy. Szkoda, że żadnego lutu z nich nie ma. Atakują sobie jak chcą, słuchajcie. Niesamowite, ale nie weszli nawet do środka. Zobaczcie, drodzy widzowie. Żyjemy. Udało się. Jedną strażnicę co prawda powalili, ale zaraz zostanie odbudowana. Tak jak brama w palisadzie, także. Tutaj nie uszkodzili zbytnio. Naprawa pozwoli utrzymać się. A tu zaraz zarobi salwę i tyle z tego będzie. Próbowali coś kraść co prawda, ale nie udało się. Może jakaś fala imigrantów teraz nam pomoże te łatki tutaj wypełnić. Koszary, fajnie było je zbudować. Tutaj okazało się, że jest słaby punkt, tak jak tu. Ale obroniliśmy się i zaraz będziemy w stanie się ulepszyć nawet. Jak tylko 100 desek zgromadzimy. No nie, jeszcze 11? Niemożliwe, idą, zobaczcie, zabrali coś i idą. Przecież salwę zarobią, tyle z tego będzie. Do walki z nimi, mieszkańcy, teraz już idźcie na nich. Zabijcie ich. O, nawet widzę, nie będzie trzeba. Drogie lanie tu sami zebrali. Zatłuczcie go dziada. Do widzenia. Haha! Odparliśmy ich, brawo! Dostali tęgie lanie, na które zasłużyli, tak jak obiecałem. Nie zginął żaden z naszych mieszkańców, za to 5 napastników. Świetnie. Dobra, koniec tego alarmu. Wracaj do pracy, mieszkańcy. Mamy co robić. Zbierzcie 100 desek, ulepszcie centrum miasta. I teraz my przechodzimy do... przejmujemy inicjatywę od razu. Niech to tylko wyrównają. Przenieśmy ten budynek, zanim się wyprowadzą. Nie chciałbym ich stracić. Jeszcze nie jest do końca gotowe. Jeszcze raz, w takim razie. Dobra, już widzę, że dość budynku będziemy mieli w tej chwili. Nawet jak się prowadzą, to trudno. Nie będą nas szantażować przecież, wiecie. Nie ma takiej opcji. Później to wyrównamy, proszę państwa. Na razie. A, jeszcze koszt. No tak, zapomniałem, że to kosztuje złoto i to krocie. To dopiero w następnym roku, jak będziemy mieli co sprzedać. Zakładając, że tak będzie. Ale będzie. Dlaczego miałoby nie być? To dawajmy, co się da i gromadźmy zapas tutaj. Czym prędzej. Dwa ataki, zobaczcie. Dwa ataki naraz. No, nie przesadzają trochę z tymi, naprawdę. Z ilością ataków, jaką na nas przypada. Zobaczmy, czy tu nie jest nic więcej zniszczone. Oczywiście, że jest. Zniszczyli jedną z wież. Co za dziady, no. Takiej intensywności ataków to jeszcze nie miałem, naprawdę. Ale odparliśmy ich i to jest najważniejsze. Poczekamy na nowych podatników. Jakby nam się udało poniżej 100 by za miesiąc zejść, to było świetnie. Z tym spadkiem już nie przejmowałbym się, naprawdę. Bezpośrednio z handlu bylibyśmy w stanie sobie wyżyć spokojnie. Liczę, że tu szybko odbudowa będzie postępować jednak. I że 1200 zł jakimś cudem zgromadzimy za chwilę na ulepszenie w następnym roku, na początku następnego roku naszego centrum miasta. Koszary, czy to jest czas na koszary? Nie, chyba jeszcze nie jesteśmy w stanie, nie stać nas będzie na to. Nie mamy złota i nie tylko. Niech tu oczywiście oczyszczą to pole, tak jak najbardziej, bo tam koszary chcę, żeby docelowo stanęły. Ale na tym nie poprzestaniemy. Na razie nie jest źle, trzeba to tylko odbudować, umocnić bramy i upewnić się, że nie wejdą. Poniżej 100 jakby się udało, naprawdę zaś, to by było coś. Musimy 100 desek w międzyczasie zgromadzić. Świetnie, o jak dobrze, że przybyli nowi podatnicy i mieszkańcy. Super, drodzy widzowie, jest nieźle. 20 mamy teraz robotników, to już usprawni nam bardzo, transport nie tylko. Są jelonki w dużej ilości, świetnie, może jeszcze jednego myśliwego postawmy w takim razie, mamy za co w końcu. Produkcja żywności, chatka myśliwego, tak, tutaj, tak żeby nie przeszkadzał też za bardzo, o tu na przykład. Niech go postawią. Im więcej, o nie, tylko nie epidemia cholery teraz, proszę, i nie ospa. Tylko nie teraz, jak się dopiero polepszyła sytuacja. Chato uzdrowiciela, pracuj.
Dobra, to postawimy zwykły i tyle, budynek, nie ma problemu. Nie będę teraz, kurczę, nadskakiwał mieszkańcom, z atrakcyjnością jak złoto jest bezcenne. Poradzimy sobie kiedy indziej bez nich, nara. Chcieliście to wypad, proszę bardzo. Nie ma problemu, nikt was tu nie chce, też w osadzie. Jak się nie podoba, to idźcie tam, gdzie bandyci. Z przyjemnością was tam poczęstują dzidą pewnie. I cyk, kolejny, postawiony, myśliwy. Mam nadzieję, nie wytłuką ich wszystkich teraz, nagle. Nie powinni. Dobra. Przetrwamy miesiąc jeszcze, zimowy. Nie mamy co prawda złota za dużo. Niech tą cholerę tylko wyleczą, żeby epidemii nie było w mieście, proszę. Dwa domy uzdrowiciela, one to wszystko obejmują, naprawdę? Chyba tak. Wygląda na to, że tak, dobra. To nieźle. Rynek w takim, nie do końca fortunnym miejscu. Rynek lepiej by tu się sprawował, gdybym go zamienił z tym budynkiem. W przyszłości dalsze to zrobimy, ale na razie musi być tak jak jest. Bo on tu sporą część, właśnie. Sporą nam tutaj część obejmuje także. Musimy to mieć na uwadze. Tu też by się rynek już przydał w zasadzie gdzieś. Żeby zwiększyć ilość opodatkowanych miejsc. A gdybym to przeniósł? Już mogę, o już mogę, świetnie. Tutaj gdybym chciał wepchnąć na przykład rynek. Gdzieś. Czy zaraz wepchnąć, postawić oczywiście. Musiałby tutaj gdzieś być rynek, tak. Żeby to wszystko sięgnąć. Jako, że będziemy się w tą stronę rozbudowywać, proszę państwa, w dalszym perspektywie czasu, jeżeli będzie nam dana takowa. O, zobaczcie, na 12 miesięcy zapłacę żywności. Aż brakuje budynków teraz na mieszkańców nowych. Trzeba im postawić. Bo zaczyna ich brakować, okazuje się. A co tu przeszkadza w budowie? Tak naprawdę. Tak, ten rynek. Może jeszcze nie teraz, bo brakuje nam przecież... Tak, tu będzie kolejny. Mhm. A co tutaj się nie podoba? Nie rozumiem. Aż tak nierówny teren braliśmy na budowę miasta? Coś takiego, kto mu pomyślał. No, na 2 miesiące mamy tylko zapasy. Na 1 miesiąc. Potrzebujemy tych ludzi, wszystkich i wszystkich miejsc, jakie możemy wygenerować w tej chwili. Za chwilę się pojawi nadwyżka populacyjna. Przekopmy ten teren w międzyczasie. Dopóki jest czas i jest zima, to niech to robią. Potem chcemy już naprawdę zbudować, ulepszyć centrum miasta z pieniędzy, jakie wygenerujemy i iść w tą budowę, przemysł żelaza, bo inaczej jest straszna lipa. Raz, dwa, trzy domy uzdrowiciela. Tak musi być, widać. Chociaż jedna tu by rozwiązała sprawę, nie musielibyśmy trzech posiadać wtedy. To też prawda. Jednego wykwaterujmy, jeden budynek przenieśmy. Nie bójmy się tego po prostu. Uzdrowiciela dam tam i wtedy jeden od razu zredukujemy. Zawsze mniejsze podatki wtedy będą. Trochę nie pyli nam się to, że tak powiem, żeby stały trzy aż chaty. Zawsze trochę pieniędzy, no właśnie, bo już nie mamy na zapłatę. Już nie mamy na wydatki kolejne. Czas go przenieść tutaj. Ewentualnie gdzieś tu bliżej. Zaraz zobaczymy, gdzie się nada. Nowi mieszkańcy i zwierzę gospodarskie. To chciałem usłyszeć właśnie, świetnie. Nie, bo on by tu nie sięgnął wszystkich, ale tu... Tu już by sięgnął wszystkich absolutnie, gdyby stanął, prawda? Tu... I wtedy tamtego gagatka gdzieś tam damy. No, tak zrobimy. Tutaj już by ich sięgnął, słuchajcie. Czyli to trzeba przenieść tu. Tak jest. To trzeba przenieść, w zasadzie. Wtedy dać tutaj chatkę uzdrowiciela. Tam kolejny dom damy. Dobra. Już mam wizję, jak to będzie wyglądać. Czekamy na kupców w tej chwili. Wiele nie poszliśmy naprzód przez ostatnie 2 odcinki, ale sobie poradzimy. Proszę mi zaufać, spokojnie. Przenieście tą chatkę, proszę. Dobra, on tutaj miał stanąć, tak. I wtedy wszystkich sięgnie. Doskonale. Niech tu stanie. O, fajnie.
To nie jest istotne w tej chwili. Tutaj są domy, mamy więcej miejsca na kolejnych 12 mieszkańców. Jest nieźle. Dobra, na razie musi tych 12 sobie poradzić. My tu będziemy dalej wyrównywać teren. Mamy dużo robotników. Na ten cel możemy ich przeznaczyć. Niech to robią. Jeszcze jednego mieszkańca? Nie, tutaj się też nie da, bo teren temu nie sprzyja. Ale jakby wyrównali, to już by sprzyjał, co? I drzewo ścieli. Pewnie, żeby dał radę. No, dawajcie tych kupców, bo nie mamy na co, za co obronić osady. Gdzie oni są? Już wiosna jest. Niech ciągną do miasta czym prędzej. Jeden atak i po nas znowu, ale mamy nadwyżkę. 42, zobaczcie, mieszkańców. Aż się proszę, żeby ich zainwestować, bo ja złota nie mam na to wszystko. Niestety. Ale za chwilę już damy radę obronić się. Aż tam 80 na plus złota, a z jakiej to przyczyny, że tak spytam? No tak, bo jedną z chat usunęliśmy, zapomniałem. Pozbyliśmy się jednej z chat. Uzdrowiciela i to tak kosztowało drogo. A tu nagle jedna się okazuje, że wystarcza. Prawda? Niech ją tylko postawią, proszę. Dobra. Już poprawiła się atrakcyjność? Nie poprawiła się? Kurde, szkoda. Ja tylko chcę ulepszyć budynek, proszę. Co tam masz, kupcu drogi? Powiedz, że coś na sprzedaż wreszcie. No nie, po prostu ta gra robi nam na złość, drodzy widzowie. Ta gra jest po prostu złośliwa. Jak drugi kupiec nie przywiezie nic, co byśmy mogli sprzedać, to znowu leżymy, niestety. On oczywiście sprzedaje narzędzia, ale po takiej cenie, że niech się wypcha, nie dostanie tyle. Nie damy tyle w życiu. Nie ma takiej opcji. Plus jest taki, że złotem wychodzimy na plus, dosłownie, bez jednej chatki uzdrowiciela. A tutaj dekoracje zrobią robotę, myślę. Uwaga, coś nie tak kliknąłem. Jeszcze wyrównajcie, bo jeszcze nie mogę tu postawić tego, co chcę. Do roboty. Zwolnimy wszystko, tak jest. Kupiec 2, poratuj nas teraz. Nie ma nic, dobra, trudno. Sprzedamy to, co możemy sprzedać. Drewno możemy po 4. Niech będzie. Oj, przepraszam, chciałem sprzedać drewno. Sprzedaj. 1200 zł, tyle potrzebujemy na ulepszenie. I teraz uwaga. Czy mamy 100 desek? Mamy, więc musimy to bardzo szybko rozegrać. Ulepsz od razu. Tak jest, udało się. Dobra, teraz niech to ma priorytet. I już jest dobrze. Już jest dobrze, drodzy widzowie. Teraz to nadwyżki coś sprzedamy. Te, co chcemy, a nie te, co musimy. Na przykład płaszcze możemy sprzedać. I już jakieś tam złotko wpadnie na utrzymanie. Już coś tam wpadnie. Od razu to przenieśmy. 1500, nie ma co się czaić. Fajnie. Mąka, nie? Nie sprzedam jej nigdy. Drugą piekarnię prędzej wbuduję, żeby więcej żywności było. I to teraz zrobię, od razu. Druga piekarnia, uwaga, produkcja żywności, piekarnia, dostawmy. Młyn ma co robić i my też. Druga piekarnia będzie tu, damy jej priorytet. Teraz deski niech się produkują, jak tam pilarze właśnie nasi. Ilu my ich mamy? Pilarze, jeden choruje, to zamieńmy go. Jeszcze ktoś choruje? Nie ma takiej opcji, żeby były braki. Dobra, teraz już jest dobrze, już jest nieźle. Niech tylko te deski dostarczą, niech rozbudują centrum miasta i my już sobie pójdziemy od tego momentu dalej. Przecież dostał zapłatę, więc o co chodzi? Pytanie, czy nam potrzeba dwóch, czy on jest tu niezbędny, czy raczej tu? Myślę, że raczej tu by się przydał. No właśnie, bo tam jest, ma kto leczyć ich. Więc... Tutaj będzie docelowo, ale na razie nie mogę go tam przenieść. Więc będzie tu tymczasowo. Chyba wszystkich obejmie, prawda? Chyba tak. Prawie wszystkich. A tu? Tu wszystkich obejmie. No to niech tu stoi na razie. Nie mam innego wyjścia. Przenieście go tam. Jak tam z ilością ludzi stoimy? Bardzo dużo mamy ludzi do użycia. Nadwyżkę. Przenieśmy to zatem. Tutaj sobie poradzi jeden ze wszystkimi raczej. Teren już wyrównany, czy jeszcze nie? Jeszcze trochę widzę. Równajcie, bo mi jest potrzebny tu rynek drugi, żeby miał kto podatki płacić. Tak, tak, dobrze państwo słyszą. Żeby miał kto podatki płacić. Jak tam centrum miasta? Jeszcze 13 desek. Dobra, nie żałujcie sobie, bo potrzebujemy tego teraz. Potrzebujemy to przed zimą zrobić i wybudować kopalnię złota. I odlewnie przede wszystkim postawić.
Żeby już sobie złoto we własnym zakresie gromadzić, bo znowu nam wszystko pada, uwaga. Musimy coś sprzedać jeszcze. Niech będzie nawet te 9 cegieł. Cegieł, co ja mówię. To i co jeszcze mogę sprzedać? Szybko. Już nic. I to tyle. Dobra, złoto zaraz sobie sami wygenerujemy. Jedź już pan i nie zdzieraj z naszych ludzi. Jakoś sobie poradzimy bez tego. Szybko z tym centrum miasta, no. Chyżo tam. No, uwaga. Ostatnia deska potrzebna. Jest. Jeszcze tylko jeden robotnik i uwaga. Jesteśmy na trzecim poziomie, proszę państwa. Wreszcie. Poziom trzeci, dobra. Teraz tylko rynek, który by ściągał podatki. Zobaczcie, ile mieliśmy nieopodatkowanych budynków tutaj. Naprawdę, gro. Szkoła jest. Szkoła tu zostaje w zasadzie. Ale rynek też musi być. Rynek też musi być, bo nie obejmuje nam sporej części ludzi, jacy tu powinni być opodatkowani. Musimy trochę pokombinować z miejscem. Już to robię. Od razu. To przenieśmy tu. Na początek. Szczurołapa damy tu wtedy. A tu będzie rynek po prostu. Tu musi być rynek. To też przeniesiemy. Zasadniczo tu gdzieś było dobrze go wepchnąć. Jakby tylko już skończyli tą robotę. Wreszcie. Szczurołapa też stąd przeniesiemy. Szczurołap to nieważne gdzie będzie zlokalizowany. Ważne żeby sięgał to co chcemy żeby sięgał. I on tu się nada świetnie. A obejmie sobie to i tak. Studnia też musi stąd wyjść w takim razie. I to. No śmiało. Już pomału nabiera to kształtu, muszę państwu powiedzieć. Pomalutku. Dobra, trudno. Na razie damy tu budynek mieszkalny. Niech będzie. Jak się zrobi miejsce, to jego przeniosę. Studnię musimy przenieść. Zdecydowanie. Studzienko, dobra. Gdzie ty będziesz miała miejscówkę najodpowiedniejszą? Tutaj, myślę. Tak jest. A drugą to się postawi już. Za chwilę. Chyba damy radę. Podstawmy ten rynek tylko, żeby dochody czerpać, proszę państwa, bo jest potrzebny tutaj. Widzicie, że oni bez atrakcyjności zaczną się prowadzać lada moment. A my bez pieniędzy także zaczniemy podupadać. Szybko ten rynek postawmy. Tu. Tak, to jest doskonałe miejsce na rynek. Tu go szybko postawcie, pilnie. W trybie pilnym. Przyspieszmy to jeszcze. Wtedy tu postawmy rynek, żeby też już podatki ściągał z nich. O, świetnie. Oby tam się nikt nie pochorował na żadną dżumę czy inną cholerę. Oni sobie świetnie poradzą z tym wszystkim. Lada moment. My tu jeszcze będziemy w stanie wrócić tego jegomościa, a nawet kolejne budynki postawić, co by ich opodatkować. O. Troszeczkę poprawimy sytuację tu z rynkiem i już będzie tylko dobrze. Jakbym tą drogę skasował w ogóle i postawił tu studnię, to już w ogóle było super. Tutaj mam jeszcze miejsce na kolejny budynek, okazuje się. No to już. Dlaczego miałbym go przenosić wtedy? Rynek już jest. Atrakcyjność podniesie, jakby nie patrzeć. Nie wyprowadzajcie się, bo nie ma po co. Zaraz będzie tylko lepiej. Dobra. Teraz trochę desek wypadało pozbierać i zacząć od odlewni. Kopalnie żelaza już mamy, prawda? No właśnie, ona już tu pracuje. Czas na odlewnię w takim razie. To będzie pierwszy budynek z tych, jakie postawimy. Odlewnia stanie tak, żeby nie przeszkadzać, nie zagracać. Myślę, że tu jest świetny teren do wykorzystania. Właśnie wokół kopalni. Tak, żeby nam nie wpływał negatywnie na nasze osiedla. Postawmy tutaj cały przemysł hutniczo-górniczy. Pilnie to proszę zbudować. Z tych pieniędzy, co ich nie mam na razie, ale zaraz będziemy mieli. Jak tylko powstaną rynki kolejne. Wreszcie z metalurgią w kolejnym odcinku ruszymy. Będziemy w stanie się utrzymać. I nie tylko utrzymać, ale i wreszcie dać odpór bandytom. Dwie odlewnie, dwie kuźnie i jedna odlewnia na złoto będzie nam potrzebna. Mamy ludzi na to, a będziemy mieć jeszcze więcej przecież. Wtedy to zatrudnimy na wszystkich wieżyczkach po jednym lub po dwóch strażników. I będzie nam łatwiej też odeprzeć te ataki. A potem wybudujemy mur kamienny i dopiero pójdziemy naprzód z rozwojem. Musimy być w stanie się obronić to co mamy, a dopiero później możemy o ekspansji jakiejkolwiek myśleć. Zdecydowanie. Proszę to pilnie zbudować. A jeszcze pilnie rynki dwa.
Śnieżyca to mnie nie martwi aż tak bardzo. Prawdę mówiąc. Będzie dobrze. Będzie dobrze, bo tu jeszcze sobie postawimy więcej budynków mieszkalnych, a na samym zewnątrz damy te ogrody i wtedy będzie też ok. Na razie ich jeszcze nie przenoszę, na razie jeszcze mamy mieszkańców. Nie musimy się tak upychać z zabudową. Jeszcze nie. To jeszcze nie ta chwila. Nowi mieszkańcy się urodzili. Świetnie, cieszy mnie to bardzo. Mamy tylko trzy budynki. Trzy miejsca w budynkach wolne. Już trochę więcej. Już trochę lepiej. Rynek tu już stoi, zobaczcie drodzy widzowie. Jesteśmy na plusie chyba wreszcie. A może nie? Może nie. Zobaczymy jak skończy się zima, jak to będzie wyglądało jeszcze. Bo 250 zł na razie nie widzę, żeby tam dostarczyli koniecznych do rozbudowy. Ciężkie, ciężkie, naprawdę. Nam się trafiło ziarenko mapy do grania, ale damy radę. Tak jak mówiłem, nie losowałem najlepszego, podjąłem wyzwania. Czy nam się uda? Okaże się już wkrótce. Byleby na utrzymanie było, bo jak bez szczurołap jak nie będzie pracował, to już w ogóle będzie lipa. Wtedy mogą nam wszyscy wymrzeć od dżumy. Było tak w jednej z rozgrywek, które sobie testowałem, niestety. Kamieni, nie mam, to samo drewno róbcie. W takim razie nie widzę przeszkód. I nie widzę problemu. Wbrew pozorom, możemy nawet się przenieść dalej. Tam, gdzie będziesz miał co robić. O, proszę, i kamienie, i drewno się znajdą. Tutaj się przeniesiemy. I będziesz miał wszystko, co potrzeba. Do pracy. Cyk. Tutaj jeszcze, tak nie lubię tych połączeń małych robić, drogowych. O, dobra. Priorytet uruchomiona, oczywiście. Tak jest. Przetrwajmy, jeszcze tylko jedną zimę, proszę. Czemu na plus tam pieniądze nie idą, no? Mimo, że pokazuje bilans dodatni tutaj, podgląd. Nad UI też jeszcze trzeba popracować, Create Entertainment. Postarajcie się, naprawdę gra z ogromnym potencjałem. Szkoda było go zmarnować i takim wiecznym Early Accessem niedokończonym uczynić. Wiem, że ciężko na to pracują, więc trzeba im oddać naprawdę honor. Bo pracują nad tym ciężko i non stop. Co chwilę jakieś aktualizacje na oficjalnym forum mają miejsce. Nawierzmy kompostem pola, bo już się przyda to. Tutaj zdecydowanie się przyda. Następnie tu było najmniej, dobra. Tamte pola w ogóle powstają? Nie. Trzymaliśmy produkcję. Teraz mam robotników, więc niech idą. Zwłaszcza, że ukończyli już tutaj płotek dookoła pola. Będzie tylko lepiej. Tu jakiś zbieracz by się przydał. Tu sporo zasobów jest, widzę. Takich. No właśnie, co byśmy sobie pozyskali. A to jajka, a to coś. Dajmy jednego zbieracza tu. Dlaczego nie? Niech będzie. No, niech pracuje. Tutaj już jest, jakoś będzie, 250 zł teraz, to jest największy problem, żeby zgromadzić. Bo znowu nam brakuje złota, okazuje się. I wody. Bez tego będzie... Zaraza nam się posypie po mieście. Spora. Wody potrzeba. I to już. Kupiec, dzięki Bogom. I Bogu jedynemu, wreszcie. Krowy, ale nie stać nas. Wszystkie poszły w ten, w tango. Ja też nie mogę krów sprzedać, okazuje się. Jest, wreszcie coś, co po wyższej cenie możemy sprzedać. Zobaczcie, drodzy widzowie. Wreszcie. No i gdzie to złoto niby zniknęło? Z faktorii? Znowu się coś zawiesiło, widzę. A nie, to kupiec ma, przepraszam. Przenieśmy wszystko. Dobra, co jeszcze mu sprzedamy? Ja myślę, że wszystko i nie będziemy się nawet zastanawiać. Dawaj pan wszystko, co masz. Byle szybko. Koszyki, ale nie stać nas. Sprzedajmy koszuli też. Jeszcze 15. Zawsze jakieś pieniądze. I tak z 30 garnków jeszcze też sprzedajmy. Czuję, że to dobry wybór. Czekamy na kolejnego kupca w międzyczasie. Zaraz przyjedzie drugi. Muszą pieniążki tu dotrzeć i to szybko. Na budowę. To jest... Uczyniłem priorytetem. Odlewnia musi powstać. Choćbyśmy tylko złoto tam mieli. Przetapiać póki co. Tak chyba zrobimy w ogóle. Że tam tylko złoto pójdzie, drodzy widzowie. I już zaczniemy je też wydobywać w tej chwili. Sobie. Tak jest. O, proszę bardzo. A może nawet tędy było lepiej drogę zrobić. To trzeba tą skasować uprzednio. Usuńmy ją zatem. I wypuśćmy stąd. Tak jest. Priorytet, proszę państwa. I damy tu max ludzi. Tak jak do węgla od razu daje max.
I odlewnia będzie nam trzaskała złoto na dzień dobry, a potem sobie resztę zrobimy z tego. Dajmy do wungla 6 na 6, tak jest. Mamy przecież zasoby i ludzkie. Zobaczcie, jak cmentarz się zapełnia. Przerażające. Już prawie 25% zapełniony. No, to złoto musi tu dotrzeć, choćby nie wiem co. Gdzie jest drugi kupiec? A o wilku mowa, ale dokładnie o wilczycy znając życie. No właśnie. Z klanu żelaza, mój Boziu. I co my tu zrobimy? Tarczy nie kupimy, u nas nie stać. Znaczy stać nas, ale na co innego te pieniądze potrzebne. Sprzedamy ci świeczki chyba znowu. Świetnie, dobry towar na sprzedaż. Sprzedamy ci 30 garnków. I to, co pani nam dała, to już musi nam wystarczyć w tej chwili. My sobie to przeniesiemy. O tak. Wszystko do... na utrzymanie bieżące. Dziękujemy pani bardzo za uwagę. Teraz już sobie poradzimy z tego miejsca. Odlewnia już powstała, proszę państwa. Cyk. Świetnie się składa. I teraz, póki mamy jedną odlewnię, to musimy niestety zrobić tak, że... w stosunku 3 do 1 będziemy złoto przetapiać na razie w niej. Dajmy max pracowników. To w ogóle nie podlega dyskusji. I tutaj musi szybko ta kopalnia złota powstać, a wtedy my już się będziemy w stanie utrzymać. Podstawmy sobie jeszcze kopalnię złota i na tym skończymy odcinek. Nie jest źle. Kolejni mieszkańcy powinni wypełnić tutaj braki. Na wieżach i nie tylko. Będziemy w stanie kupić broń, a co więcej sami ją wytworzyć lada moment. I koszary powstaną. Dawno nie było ataku, co nieco mnie martwi, ale liczę, że przeżyjemy jakoś. Kolejny. Już tak blisko jesteśmy sukcesu, naprawdę, a szkoda było to zmarnować. Skończmy tylko kopalnię złota. Zacznijmy wydobycie i wtedy skończymy odcinek. Świetnie. Ile tu mamy zapasów? 5000. No myślę, że do poziomu 4 miasta wystarczy nam to. Musi wystarczyć. Z 5 chyba złota robi się 100 monet zresztą, więc to jest dużo, to jest bardzo dużo. Skoro z 5 robi się 100 złota, to z 5000 robi się jakieś 10 tysięcy, 100 tysięcy prawie monet. Na to by wychodziło. Być może tak jest, że prawie 100 tysięcy tam będzie. Edukację ukończyli, świetnie, mamy 17 nagle, zobaczcie. Tylko powymieniamy chorych na zdrowych szybko, czym prędzej. Oni doświadczenia nie zdobywają wcale przy pracy tu. Dobra, już jest łatwiej się utrzymać i już będzie coraz lepiej. Świetnie, 7 mieszkańców, znakomicie proszę państwa, lepiej być nie może. Świetny początek odcinka, jeszcze tylko tam kopalnię złota ukończmy. I transport z niej też musi być priorytetem dla nas, więc drogi też ulepszamy natychmiast. Tutaj widzę, że się wczuli bardzo, aż drogę skasowali, tak prostowali. Dostawmy sobie budynku, bo żywności nam wystarcza na to. Budynków mieszkalnych oczywiście mam na myśli. Jeszcze trzeba wyrównać teren, okazuje się, trochę. Dobra, wyrównamy, spokojnie, pomału, wszystko będzie miało... O, już można ulepszyć ozdoby, ale nie będziemy tego robili. Dlatego, że nie ma takiej potrzeby jeszcze. Świątynię natomiast przesuniemy odrobinę. Chyba, że ja ją w to samo miejsce postawiłem, mam takie wrażenie dziwne. Nieodparte. No, równajcie, równajcie, bo ja chcę postawić jeszcze co nieco, na koniec odcinka, budynków mieszkalnych. Będzie już tego równania? Efekt jakiś zadowalający, czy dalej będę musiał czwarty raz czy piąty ich posyłać już tu? Odbiliśmy się proszę państwa, jest nieźle, nie mamy już miejsca na ludzi, muszę to szybko naprawić. Dobra, jest wyrównane wreszcie. Jeszcze tu. Nie przestawajcie równać, bo to się przyda wszystko. No, osada nam kula aż miło, mamy kopalnię złota proszę państwa, więc od razu 6 tutaj pracowników przydzielam. I czym prędzej drugą odlewnię stawiamy. Jedną tylko do złota, jedną tylko do żelaza. Zasoby, odlewnia, od razu ją stawiamy, bez dwóch zdań. Później kowala, także szybko. Jedna naprzeciwko drugiej, nieważne, niech będzie. Co ona używa? Węgiel, prawda? Węgiel, dobra. Priorytet i kuźnie od razu, zlećmy budowę. I na tym ten odcinek skończymy, proszę państwa. Ale to nie znaczy, że naszą rozgrywkę, o nie. Długa droga jeszcze przed nami. Świetnie, to wszystko zbudujcie i jak będziemy w stanie narzędzia wytworzyć, to będzie już bardzo dobrze. Myślę, że na razie to wszystko, drodzy widzowie. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek. Myślę, że się odbiliśmy. Wreszcie mieliśmy chwilę wytchnienia na rozwój osady i udało nam się ulepszyć centrum miasta do poziomu 3. Dalszym rozwojem osady i naszych wspaniałych włości zajmiemy się w kolejnych odcinkach, na które już teraz serdecznie was zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!